Justyna Kowalczyk znowu najszybsza na Alpe Czernis. Znowu, bo tak jak w ubiegłym roku nie miała sobie równych w Tour de Ski, wygrała drugi raz z rzędu tą najbardziej prestiżową po Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata imprezę biegaczy narciarskich. Wygrała biegnąc w niedzielę niezagrożona od pierwszego do ostatniego kilometra. Ostatnie 3,5 tysiąca metrów to był morderczy podbieg, ale Polka mogła sobie pozwolić na ostatnich 900 metrach na chwilę luzu, na bieg na 95-96%, a nie na 100%, bo wiedziała, że jej przewaga nad niemającymi szans dogonić jej rywalkami jest coraz większa. Polska zawodniczka przełamuje kolejne bariery. Znowu jest lepsza niż w ubiegłym roku, kiedy wygrała Tour de Ski, ale w tym jako pierwsza zawodniczka w historii dokonała tego drugi raz z rzędu. Jako pierwsza biegła od pierwszego do ostatniego etapu w pierwszym miejscu tej prestiżowej imprezy, która jest w biegach narciarskich z tym, czym Tour de France dla kolarzy. Justyna Kowalczyk zwycięska, Justyna Kowalczyk zadowolona, Justyna Kowalczyk uśmiechnięta i wreszcie zasłużyła na dwutygodniowy urlop, dwutygodniową przerwę w startach. Oczywiście to będzie urlop bardzo aktywny, będzie trenowała, ale nie będzie za tydzień jej w Libercu, gdzie są zawody kolejne Pucharu Świata. Polka jest niezagrożoną liderką klasyfikacji generalnej. Ma ponad 500 punktów przewagi nad Norweżką Marit Bjergen, która w Tour de Ski nie wzięła udziału, ale która wraca na trasę i która będzie rywalizować z Polką o Puchar Świata do końca tego sezonu.